Ludziska i witam was bardzo serdecznie, z tej strony Gracek.pl i dzisiaj sobie zagramy tak fajniuśko i tak spokojnie w Outlasta 2, odcinek 16. No cóż, no to jedziemy. Okej, okay, gdzie jesteśmy? Co tu się stanęło? O kuźwa! Spieprzam stąd. Wow, gonem jechamy? Chyba tak. Mejdej. Wow! Szybko! Spadamy stąd. Oj, coś mi tu śmierdzi. Dlatego nienawidzę jaskin. Bez kitu. Tu jest zawsze ryzyko, że coś pierdyknie. Masakra. Straszne. Fuck! Len! Len! Co się stało? Len. You're pregnant. How? What? Are you pregnant? Ona jest w ciąży? I don't want our baby to die here. I won't. I won't let them kill you. Dobra. We have to get out of here. I to musowo. Spieprzamy stąd. Dobra. Tutaj już nie potrzebuję kamerki. Tak mi się wydaje. No to idziemy w kierunku światła. Chyba. Albo gdziekolwiek. Cholera wie. A w ogóle ludziska. Na pewno widzicie tutaj, z tyłu mnie, coś zielowatego. Dokładnie. Jak się domyślacie, to jest green screen. I właśnie próbowałem go dla was jakoś go włączyć, znaczy się jakoś w kamerce na PlayStation 4 ustawić, ale są... Mam jakieś problemy z tym i dlatego mówię, aj, nagram dzisiaj odcinek, wyjdzie sobie jeden, wow! Co to było? Błyskawica. Wow. Jakaś burza. Ale w następnym odcinku na pewno jak... dla was to będzie naprawdę... będzie green screen. I będzie zajebiście. Sorki. Niestety, chciałem dla was wczoraj jeszcze ten nagrać odcinek, ale... zbyt późno było. Z pracy przyszedłem zbyt późno i dlatego troszeczkę zmieniły się plany. I właśnie dlatego szybciutko dla was nagram odcinek. Masakra, co? Jak to kuźwa możliwe, że po tym wypadku ona jest w ciąży? Nie wiem właśnie... To jest właśnie ciekawe, ile kurczę dni musiał ją szukać, albo miesięcy, bo na urodzenie dzieciaka, no to oczywiście potrzebujemy minimum 8, 7 albo 9 miesięcy, prawda? A nie kuźwa 3 dni, wow. Oj, to będzie masakra. O nie! Baba Jaga! Spiędalamy stąd! Baba Jaga! Jesus Christ, Blake! What the fuck? Gdzie ona jest? Kurwa. Sorki, ja już przyknąłem, ale boję się jej. Troszeczkę. Jeszcze w tym momencie! Jak ona mi tutaj chce rodzić, a tam mi się wpieprzyły. Wpiędoliła babszy drzwi. Oj. Co to będzie? Goni nas? Oj, chyba nie. Nie wiem. Może ją zgubiliśmy? Może dobrze poszedłem, może źle? Nie wiem, gdzie ja idę. Powiem wam szczerze. Tutaj się kręcę i...
Uh-oh, znalazło nas. Ja już siebie się nie boję. Już za pierwszym razem okej. Okay. Było już milutko, ale teraz dostajesz pyc! Jak tutaj... BĘR! Bóg cię kocha, chyba nie kocha ciebie! That's I'm gonna talk about. Tak jest. Co to zrobił w ogóle? Ona? Rzuciła tym... Dobre, co? To mi się podoba. Jaka ścieżka? No to idziemy ścieżką, kobito. Jaką ścieżką? Aha, tu. A nie założyłem. Chyba. Dobra, wyłączę kamerkę. Wiecie, jaki mam dany problem z kibinem? Znaczy się o to, że trzeba ustawić światło w takim kuźwa kącie i żeby nie było widać z tyłu mnie to takich tych zielowatych, co nie? Ale wydaje mi się, że zmienię chyba ten. Ten. Nie będzie greenskin, tylko czarny taki kocyk. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jestem ciekaw. Może dlatego, że ten koc jest gówniany. Sprawdzę. La 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 slow da la la la. Masakra. Wszystko płonie. O Jezu! Żeby nas ta... Błyskawica nas nie pierdyknęła, co? Tego byśmy nie chcieli. To ten babo chłop ją zgwałcił? Cholera wie! Ale mi się wydaje, że tak. Ale wyobraźcie sobie, że coś takiego naprawdę jest. Znaczy się... Chodzi mi o ten... Bo w Ameryce wiadomo jaka jest Ameryka, tam jest dużo świrów i psychicznych i dużo jest historii o tym, na przykład, nie wiem, o tych mordercach. Cholera wie jeszcze o kim tam. Okej, jesteśmy w kościele, byliśmy tutaj, nie pamiętam w którym to odcinku było, ale tutaj był właśnie ten zabity, co tutaj jest obok, na krzyżu. Co widzicie? Gdzie jest moja kamerka? Na dole. Taki typek. Jego ciało. O-o! Rodzimy, co? Wdech i wydech, kobito. Wdech i wydech. Dokładnie. Oddychaj. O kuźwa. Grubo. Hej, nie gadaj, że ona umarła. Tam nic nie ma. O Jezus, God! Lynn! Lynn! A może to ich dziecko? Ale nie chcę mi się wierzyć. Albo została naprawdę zgwałcona przez tego popierdoląca babo chłopa. I tak to teraz ten. Szkoda. Naprawdę szkoda.
No, on dostaje prawie nic. Oj, chyba. Chyba zemdlał, czy cholera wie co. O nie. Znowu powracamy do tej szkoły. I na pewno coś się zdarzy. Nienawidzę tej szkoły. I mnie wkurza ten potwór. Kuźma! A w ogóle, co chciałem wam powiedzieć? Atlas 1. Może zagram, może nie. Nie wiem. Coś się będzie działo. Znam tą gierkę. Zeżrę mnie czy coś? O, dobra. O kuźwa. But yours, I am powerless again. The child's too strong already. You've murdered paradise. God has gone silent since the storm, the birth. Who will he have if he destroys us all? Who will he have left to punish? I killed my children. All of them. Every last one. There's no more perfect faith than that. And still, God is silent. Kill that child if you can. If you love anything at all, crush its skull under your heel. I know God doesn't hear dead men, but I expect he answers them. Uh-oh. Whoa! Tego się nie spodziewałem. Mógł nas zabić czy coś, a tu takie coś. Ta gra jest naprawdę... już to powiedziałem już 1000 razy, ale sami wiecie. Wow. Czegoś takiego się nie spodziewałem. No dobra. Siema. Żyjesz jeszcze? A gdzie jest ta? O, Jelena, niestety już umarła. Wow. Dobra. Tu uciekamy stąd. O, słoneczko świeci i jakaś muzyczka, której... No, jakbym wszedł do kościoła, naprawdę. Mama, my, shut up, my. Amen. Jezu, kochany. Oj, oj, oj. Kurczę. Nie, tam nie spojrzę. Za Chiny. Masakra, ile tutaj ciał. Mi się wydaje, że to są ciała tych zombiaków, tych potworów. Albo oni wieczorem się tak jakby zmieniają. Wow, co tu się dzieje? Szkoła. Nienawidzę tej szkoły. Hey Blake. Try to find me. I'm over here. Hmm.
Szkoda, że nie mam kamery. Nie martw się. Co się dzieje? Savior, listen while I pray, begging thee to watch and keep, and send me quietly to sleep. Coś mi to śmierdzi. Watchful Savior, wash away all I've been wrong today. Help me every day to be gentle, gentle, more like thee. Co? Już koniec? Tak szybko? Wow! Co to było, co panowie i panie? Masakra. Powiem wam szczerze tak. Co moja opinia o Outlast 2? Powiem tak. Gierka jest bardzo fajna. Podoba mi się. A fabuła też jest bardzo fajna. I polecam wam, żebyście też sobie ją kupili. Ale była też za darmo, to ci co mają konsolę PlayStation 4 i co mieli ten PlayStation Plus, to będą wiedzieli, i już na pewno wiedzieli już, że oto złyczka była za darmo i że można było sobie go pobrać. No, ale powiem wam szczerze, ci co mają... nie wiem, nienawidzą horrorów tak samo jak ja. Powiem wam szczerze, zrobiłem tą serię dla was, żebyście zobaczyli, jak Racek porządnie się zesrał w gacie. No cóż, co by tutaj jeszcze opowiadać? Jeżeli byście chcieli, żebym zagrał w Outlast 1, to proszę was, żebyście napisali w komentarzu. Jeżeli nie, to w ogóle nie piszcie nic, ale miałem w ogóle zamiar, bo już wcześniej, dokończyć Uncharted'a, ale jeżeli będziecie chcieli, żebym zagrał Outlast'a 1, powiem wam szczerze, że mi się tego nie chce w ogóle grać, bo to jest też... popierdolona gra. I... jak ta? Ale ta naprawdę troszeczkę... muszę wam przyznać się do czegoś, bo... ta gierka naprawdę ryje beret. I to porządnie. Ta na przykład to masakra, co? Sami widzieliście. No dobra, co by tu jeszcze gadać? Jeżeli wam się podobał w ogóle moje filmiki, wam się podobają, jeżeli byście chcieli na przykład, nie wiem, macie jakieś propozycje, to śmiało piszcie cokolwiek w komentarzach, czy mam zagrać w Outlast 1, czy nie. Czy mam... cholera wie. Śledźcie mnie na Instagramie, no i dobra, co by tu jeszcze opowiadać? Dobra, dziękuję wam ślicznie za oglądanie, trzymajcie się cieplutko, hej hej, jeżeli wam się podobało, to wiadomo, łapka w górę i suba dawajcie albo nie dawajcie, a cholipka wie. Dobra, dziękuję wam ślicznie i do zobaczyska, hej hej!